Imo Junior jest kozakiem totalnym. Ładnie to rozegrał, ładnie to rozegrał. Naprawdę miałem, był, o ile pierwszy poszedł szybciutko, tak drugi był ten, był już taki gałgański. Nosi mnie zabije? O, Imo strasznie, szybko zrobił te zadanie na górze. Ten Dowland, Imo. Kto jest martwy? Okay, Mandzio znalazł martwego Jawora. Drzwi od kafeterii się zamknęły. I byłeś razem w środku z Jaworem? W kafeterii, przed drzwiami zamkniętymi, leżał Jawor. Kto jest w kafeterii? Gdzie? 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 Gdzie dokładnie? Kto jest w kafeterii? Gdzie leżał? Gdzie leżał? Szybko, Evron. Szybko, szybko. Evron, gdzie leżał? To jest w kafeterii. Gdzie jesteś, Evron? Gdzie leżał? Ja mam mikrofon, ja zadaję pytania. Gdzie jesteś? Na pytanie, będzie. Bo ja mogę wydać killera, tylko muszę wiedzieć dokładnie, gdzie jest ciało i ja wtedy wiem, kto dobrze, jest to na sam koniec cię zapytam. Kuba, dobrze. Gdzie jesteś? Na dole przy paliwie. Pobiegam dobrze, paliwo. Potwierdzam, widziałem go tam. Zacha, gdzie jesteś? Ja jestem przy O2. Dobrze, którym? Tym górnym. Dobrze, Blaszka, gdzie jesteś? Nawigacja. Dobrze, Yoshi, gdzie jesteś? Biegłem w stronę elektrowni, w sumie to się mijaliśmy. Mandzio, jak robiłeś światełka na dole mapy. Ojojojoj, no kłamstwo poszło. Dlaczego jak kłamstwo poszło? No bo Yoshi był w prawym górnym rogu, no tam gdzie byłem, się strzela. No tak, no, byłem i zleciałem i minąłem Mandzio. No, i tak szybko? Przecież zaraz chwilę później zostało. No tak, zostało. Tak szybko. A możesz mi już nie atakować w pierwszej rundzie? Nie, rundzie, bo nawet w Ladisie byłeś. W prawy górny róg, tam gdzie się strzela. Dobrze, gdzie byłeś, Junior? Ja byłem w O2. Diabeł, gdzie byłeś? Prawy dolny przy tych tarczach robiłem. Czy widziałeś Yoshi Diabła w prawym dolnym? Skoro mnie tam mijałeś i tam biegałeś, to Diabeł pojedzie za tobą. Szczerze, Diabła totalnie nie widziałem, tylko czy ciebie Blady miałem. Widziałeś Diabła? Nie wiem, chyba nie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się... Czy Zacha oraz Junior, którzy byliście w O2, widzieliście Diabła chociaż na sekundę? Ja nie zauważyłem. Diabła nie widziałem, natomiast widziałem Evrona. Dobrze, i teraz Evron, kogo, Evron, gdzie ty byłeś? Powiedz. Ja? Rut rundy, bo mamy czas, a jestem ostatni. Poszedłem do medbaya, żeby się zeskanować, ale zobaczyłem, że absolutnie nikogo tam nie ma, więc bez sensu się skanować, jak nie ma świadków. Więc poszedłem sobie przez kafeterię, jeszcze nikogo nie widziałem, ani Mandzia, ani Jawora. I poszedłem w dół na O2, gdzie widziałem dwie osoby, chyba Bladiego i kogoś jeszcze. Blady może potwierdzić, ciebie, możliwe, że to nie on. Gdzie byłeś, na dole na O2, czy na górze na O2? Na O2, góra O2. Góra. W sensie, no tak, wiesz, tak, przy działkę dalej. I Zacha schodził z działka, na którym go nie było, więc skąd wracał? Albo z wentów, albo z kafeterii. I dosłownie w tym momencie zgłosiłeś ciało. Pięknie. Czyli Zacha schodził z góry. Bardzo ładnie to, Evron, powiedziałeś, ponieważ waliłem wam kłamstwo i tak naprawdę w adminowym siedzi ciało po na samym środku, niedaleko wenta, to rzeczywiście może być Zacha, a Diabeł może być drugim, bo nikt nie może go potwierdzić. Czy to jest wystarczające, żeby zagłosować na Zachę? Ja się nie bronię, bo nie, tutaj mam pewien dialog na Facebooku, muszę odpowiedzieć, więc... A, to fajnie. No to co robimy? Sorry, no nie wiem, ale poważna sprawa, więc nie może okay. Ten i... Jeden głos. Ja mam jedno coś do powiedzenia miałem, ale już czasu nie było, więc najwyżej z tym razem powiem. Możemy zawsze się spotkać, porozmawiać. Tak, porozmawiajmy. Mamy dużo meetingów. Oj, Zachom nie idziemy, chociaż jeszcze jest cooldown, wiadomo. Słucham ciebie, Blady, no i sobie nie postrzę. Znaczy już teraz myślałem, że nie ma sensu, ale chciałem tylko zapytać po prostu Yoshiego i Blaszkę, jakie zadanie robiliście pierwsze? Upload. Upload, tak. Ja się zastanawiałem, bo była taka sytuacja, że wy podbiegliście do tego praktycznie równocześnie. No bo wybieg... No właśnie. A była taka sytuacja, że Yoshi odbiegł od tego dużo szybciej, a Blaszka tam jeszcze stał, tak jakby dokończał zadanie i dopiero później odbiegł. Tak, i chciałem to w sumie powiedzieć no i w sumie tyle chciałem. Bo może zaczął chwilę później. I w sumie tylko tyle chciałem powiedzieć, że dla mnie to było troszkę podejrzane, nie mówię, że Yoshi jest, tylko dla mnie to było lekko podejrzane. Dobra, kontynuując temat. No dawaj. Bo trochę Zacha zaczął nam capić po to stanie 20 sekund, dzięki uwadze Evrona. Poczekaj, bo mówisz mi, że ja capię, bo szedłem od strony kafeterii
I bo tam są eventy, rozumiem, że to jest powóz, tak? Nie, bo tam są Evron powiedział, że schodziłeś z góry. No ja zaraz za Evronem leciałem, no to w sumie przecież ja pobieram Evron, czy widziałeś, żeby on leciał? Widziałeś, skąd on się pojawił? I czy ktokolwiek może potwierdzić zachód? Root ja był tak, dopytuję. Mój root to był kafeteria, na prawo masz działko, od razu zszedłem na dół do O2 i tam były dwie osoby. Evron, stałem tam mówiłeś, sekundę. Wcześniej był, na samym wcześniej początku, byłem, jak wcześniej, już wyszedł. Wcześniej. Po czym na pewno nie było Zachy na działku, bo miałem dosłownie działko chwilę i nagle Zacha schodził z dołu. Nie widziałem skąd, ale na pewno z dołu, pokoju z działkiem. Z góry. Ale z góry schodził, tak jakby schodził z uploadu, czy tak jakby wszedł od kafeterii? Nie widziałem, bo byłem na poziomie O2, wiesz, na tym pionie. No to nie jest już ważna informacja, skip. Ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie, skoro już tu jesteśmy. No. Mandzio, bo ja cię wcale nie widziałem, jak ty byłeś tam na dole. Ale ja go widziałem. To skip. To skip, nie Evron? Bo wszedłem do adminowego, widziałem ciebie rogiem, po skosie to widać. Trzeba zwracać na to uwagę, jak nalewałeś paliwo, to nie mogłeś mnie zobaczyć. Oj, Kuba, Bloody? Kuba. Nie, nie widziałem. Bloody? No tak, no bo nalewałeś paliwo. Nie wiem, no ja Mandzie potwierdzam, że tam stał, bo go po prostu dobra, widziałem. Dobra, wybaczcie, na chwilę zniknąłem. Na kogo zagłosowaliście? Skip. Na ciebie, Bloody. Na ciebie, Bloody. Bloody, skip. Dobrze, Zacha. Czyli co, Zacha w końcu nie był podejrzany? O Boże, ty. Ogólnie to jest... To jest jedna taka z starych taktyk. Mandzia. Dobra, to są proste zadania. Szybko je zrobię, zanim cooldown zdążył zlecieć. Nie wiem, że zostanę zamordowany szybciej troszeczkę. Ale generalnie stara zamykanie wszystkich drzwi na mapie to jest dobra taktyka Mandzia. Jednak ja domyślam się, że inni też, jak ja się nauczyłem, tak inni też mogą się nauczyć i robić, stosować tam taktykę. Bardzo jest irytująca takie zamykanie drzwi, bo to opóźnia na przykład zamknięcie w kafeterii, o tutaj, no to automatycznie opóźnia wszystko. Kuba. Okazuje się, że Mandzio rzeczywiście mógł mnie widzieć. Ale dobra, no to ja zapytam tradycyjnie, kto gdzie był w takim razie. A czy widział się przed śmiercią? Ja byłem w magazynie. Razem z tobą, Kuba. Byłem Kuba, ale zgłosiłeś ciało, gdzie to ciało jest? Dobra, Bloody, gdzie byłeś? Ja teraz w prawym dolnym rogu, tam gdzie jest komunikacja. Znaczy jakby... Diabeł, gdzie byłeś? No. Diabeł nie żyje. Ty tak serio? Kuba! Dawaj Kuba, dobrze Kuba, inwestigation. Diabeł jest wykleczek wody i zaczynało się... Dobra, cisza, cisza, cisza. Evron, gdzie byłeś? W adminie. Zacha, gdzie byłeś? Ja poleciałem z elektryka razem z Juniorem. Wybiegliśmy jak z blaszką. Tak, po światłach. Mijaliście diabła? Ja poleciałem diabła? W lewo do dolnego reaktora. Panowie? Na dolny capi, capi, to no, coś co tu, coś jadę, tu śmierdzi, ponieważ... Ty mi zahacapisz. Byłem w storage'u, a jedyną osobą, która ostatnia wchodziła po naprawieniu... Bo ja jeszcze miałem zadania w elektryku. I ostatnią osobą, która wchodziła do elektrowni... Do elektrowni właśnie był diabeł. Okej. Okay. Czyli znajdziesz, już zabiłeś diabła. Czyli co, samoboja sobie strzelił? Nie. Pewnie ze sobie samoboja. Kuba go dobił? Właśnie się do tego przyznaję, co nie? To gdzie Kuba w ogóle było dobił? To ciało znalezione przez Kubę? Yoshi jeszcze, gdzie byłeś? Ja mordeczkę, słuchaj, to chyba z Blaszka mnie nawet widział i może potwierdzić, że zbiegaliśmy na dół razem. Ja sobie podbiłem po benzynkę, poleciałem sobie na lewą stronę mapy wahadło walnąć w dolnym silniku. Później poleciałem sobie w prawo po prostu od razu, ze względu na to, że miałem jeszcze do dokończenia misję w O2, a w sumie była ostatnia, więc dobra, stwierdziłem, no sobie dokończę, nie? Ale poczekaj. Zostało znalezione w elektryku. Ten, ja tylko tak jeszcze okay. A propos tego, co mówi Yoshi. Zrobiłeś jedno wahadło? I co, i zrobiłeś wszystkie misje? Jeszcze raz. Zrobiłeś wahadło w lewym dolnym silniku? Słuchaj. Tak? Słuchaj. Poleciałem na dół po benzynkę, co nie? Mm-hmm. Później walnąłem wahadło w lewym dolnym silniku, a później zobaczyłem sobie na mapkę, że jedyną misję, jaką mam po prawej stronie to jest... To co, nie zalewałeś silnika, skoro wziąłeś paliwko? A potem mówisz, że idziesz do O2, bo tam ci została ostatnia misja? Tak. No to kiedy zalałeś ten silnik?
No nie, no słuchaj, ja byłem na dole, na dolnym silniku, dolny silnik. Najpierw ale dolny mówisz, silnik. Że robiłeś wahadło. No tak, wahadło. No jakby przy silniku jest misja, że ustawia się jakby poziom silnika. Mówisz, że bierzesz paliwo, a potem robisz wahadło, a powinieneś chyba zalać ten. Się zalewa chyba, tam jest ten jakby zadanie stary, z zalaniem. Ale tam są dwa misje, tam są dwie misje, czego ty nie rozumiesz? Poza tym wahadło jest dwuetapowe. No jest, Bloody? Na górze i na Bloody? Dole. Głosujemy na Yoshiego? Czas ale... tyka, a osoby są martwe. Ale dlaczego? No ale dlaczego w ostatnich sekundach na mnie, panowie? No ja mogę skipnąć jeszcze, ale moim zdaniem Yoshi jest bardzo podejrzany, szczerze mówiąc, bo o, to... dzięki, Kuba. To było bardzo dziwne. Zaha jest podejrzany przez pierwszą i też ze względu i też i ja ze względu na pierwszy etap, że z Blaszką robi zadanie, ja uważam, że to Yoshi może być ja. Winny. No i to się byłem ja. No to i się też on. Przyzna. No, to było już, to było, to chłop wali wahadło. Bierze paliwo i mówi, że robi wahadło. Wahadło jest dwuetapowe, z czego, nie wiem, często zaczyna się od dołu? Od dołu jest chyba początek misji, chociaż może zrobił od góry. No nie wiem, w każdym razie wziął paliwko i koniec? I nie zalał silnika? I robił wahadło? Ktoś tu się chyba miesza w zeznaniach. Imo. Nienawidzę elektryka. To jest idealne zawsze miejsce, by zabić. Uff, dziubus, dobra. On chyba nie jest. Nie tym razem, w każdym razie. Uff. No i tutaj dubla robię. I do Venta. Okej, okay, nice. Oj, hop, do Venta KS. Nie czemu to światło on teraz wyłączyć? Panowie? Mogę ja powiedzieć? Jasne, oczywiście. To tak, Everun, biegaliśmy tam chwilę sobie koło właśnie elektrycznego i nagle ja biegniemy sobie razem i Zaha przybiega z góry. Biegnę na górę i patrz, ciało w tym, no jak to się nazywa, w reaktorze. Panowie, to nie jest Dziubus. To nie jest Bloody. Imo, to jesteś ty. Imo to jest Zaha i Yoshi. Z Yoshi dlatego, że Zaha już miał... capił od... Mów. No, Yoshi dlatego, że pierwsza runda i to, że takie głupoty, znaczy mieszał się w zeznaniach, że tutaj brał sobie paliwko, a potem robił wahadełko, to ale nie ja taka nie jest kolejność. Stary. To nie taka jest... Panowie, ja już wam tu wjadę ostro. Panowie, ja nie widziałem żadnego ciała. Ja tankowałem paliwko, potem je ładowałem na górze, zbiegłem na dół, nie widziałem żadnego ciała w reaktorze, ba, nawet nie wbiegałem do reaktora. I to mówię wam ja, Zachariusz Czajkowski. Bardzo mnie to ciekawi. Ja nie byłem zamierzam tutaj nic innego dodawać, ba. Zachariusz, no, już. Czekajcie, ja w ogóle gdzie ciało zostało znalezione? Jeszcze raz. Będę cicho i... Mega. Kuba, ty byłeś? Będziecie chcieli. Szybko, Kuba, rucik, szybko, jakbyś powiedział. Dobra, ja byłem pod koniec rundy razem z Juniorem w komsach. Zda się tam, gdzie w admin roomie. Okej, okay. Bloody. Zaha faktycznie capił od początku i Mandzio miał bardzo dobrą poszlakę i powinniśmy po nią pójść. Imo. Tym bardziej, że teraz ty tak, znalazłeś. Wydaje mi się, że Zaha już na tyle dużo Zaha razy... Zaha tu nie ma alibi. Za dużo razy już alibi Zaha został złapany, że teraz był bardzo blisko ciała i jako jedyny praktycznie stamtąd przybiegł. Jest to bardzo podejrzane. Tym bardziej, Bloody, pamiętajmy, że już jest tyle rund, że no trzeba by jakieś alibi mieć, a alibi w stylu, no ja nie widziałem ciała, no to chyba git, nie? No to już niestety nie jest ta runda. Tak, Zaha jest Zaha podejrzany. Też uważam, że to jest Zaha. I uważam, że drugim zabójcą jest Yoshi. To na kogo? Yoshi, powiedz jeszcze tylko, co robiłeś w tej rundzie. Okay, to, co mówiłem w poprzedniej rundzie, miałem do skończenia misję po lewej stronie mapy na górze, a później generalnie siedziałem sobie w medzie, a później jako, że skończyłem misję... Mówiłeś wcześniej, że O2 miałeś zrobić ostatnią misję. Stary, że zrobiłem, że skończyłem w O2, bo miałem ostatnią misję nie, po prawej stronie. Nie, powiedziałeś, że idziesz. Tak, powiedziałeś, że idziesz. Powiedziałem, nie, byłem w O2, powiedziałem, że skończyłem O2, ostatnią nie, misję. Nie, powiedziałeś, że robisz wahadełko i w O2 masz wow, ostatnią misję. Nie, powiedziałem, że szedłem do O2, żeby dokończyć tak ostatnią misję po prawej. Czy ktoś jeszcze nie ma znaczenia? Szedłem, dobra, czas przeszły, szybko, bo zrobiłem. Na razie jest Zaha.
Ja uważam, że też to jest Zaha. Nie wiem, Vladi, za bardzo na mnie wjeżdżasz, tak TBH. No ale to nie wjeżdżam do ciebie pośrednio, znaczy nie bez powodu, tylko po prostu trzymam się po prostu tego, co mówisz, no i o to bardziej. No stary, ani razu mnie nawet nie widziałeś, tak. Jak się nie widziałem ani razu? Oczywiście, że widziałem. Chyba, że Kuba. O nie, nie. Dobrze, panowie, dajcie mi dojść do głosu. Mów. Zostały wyłączone kable. Światło. Tak. No. Idę do światła, spotykam już jego. Różowy skin. Nie klikam nawet świateł i słyszę, jak tylko jest taka trzęsawiza. Światła, które już są włączone, mimo że tylko on był przy świetle. Czyli sabotował, żebyśmy nie mogli włączyć światła. To jest imo gwóźdź do trumny. Co? Legit, odpaliłem, wszedłem w panel ze światłami i wszystkie drążki latały jak jakaś dyskoteka. Przecież wystarczy kliknąć 1, 2 i 3, albo 3, 2, 4. Nie no stary, ty też klikałeś przecież. Nie, ja, o byczku, konsolę odpaliłem, nic nie kliknąłem. Aha. Chciałem sprawdzić. Dobra, no to wydaje mi się, że tu nie ma co czekać. Yoshi wystarczająco poczekajcie chwileczkę, poczekajmy. Ja spanikowałem, bo stwierdziłem, że ma jeszcze cooldown na killa, bo te światła bardzo szybko zostały włączone. Nie, tylko cooldown. Stary, jakbym miał cię zabić, to już bym cię dawno uwalił tam przecież. Mogłem sobie drzwi zamknąć, mogłem przeczekać, skoro tam byłeś i tyle. Proszę tak, cię. No ale ty nie chciałeś kogoś zabić, no bo wiadomo, że ludzie by się tam zbierali w tych światłach. Chodzi o to, żebyś przedłużał. Nie, no w momencie, kiedy bym zamknął drzwi, uwalił cię szybciutko, wyskoczył, no to nie wiem. I jeśli bym od razu naprawił światła, wątpię, że ktoś by tam łaził jeszcze. No, znaczy, mówię co widziałem, panowie. No dobra, możemy zeskipować. Mówię znaczy, co widziałem. Sprawa wygląda tak. Jeżeli zabijemy teraz Yoshiego i okaże się, że Yoshi nie jest, to zostaje dwóch impostorów i jest GG. Nie wiadomo, czy jest dwóch impostorów, bo możliwe, że Zaha był pierwszym impostorem i został tylko jeden impostor. Chyba, że się pomyliliśmy i faktycznie Kuba tak dobrze rozegrał. To Kuba, nie, nawet nie będę pytać, co robiłeś, bo to nie ma sensu, ale... ale bo nie, powiedz, Kuba, co robiłeś w tej rundzie? Ja byłem z Yoshim, szedłem lewą stroną mapy, tylko że ja się panicznie bałem Yoshiego, więc stwierdziłem, że zawrócę w drugą stronę i poszedłem dosłownie w tył zwrot później i poszedłem naokoło do paliwka, naokoło przez kafeterię do paliwka na dole w magazynie, odebrać drugie paliwko, żeby później pójść do drugiego elementu ładowania. To tak, generalnie ja bym zagłosował na jeszcze nawet nie przez pryzmat tej rundy, co przez pryzmat pozostałych rund, które były, bo w pierwszej rundzie mi podejrzani moim zdaniem się zachowywał, a w dwóch kolejnych zeznania trochę mieszały się. Ale i tak mówił... szczerze, jeśli mogę coś zaproponować, no nie, że mi się mieszały, tylko nie wiem, no okej, okay, może źle interpretujesz to, co mówię, nieważne. Kwestia jest taka, że i tak zostało mało tasków, ja proponuję skipa i niech się dzieje wola nieba, bo i tak zaraz to skończymy, oj, więc zobaczymy no zaraz, wiem. Kto będzie. Mi się no nie wiem, stary, a co ci mam innego powiedzieć? No jakby jeszcze teraz... wszystko jest wjeżdżane we mnie. No jedyne, co ci mogę zaproponować, to, że nie wiem, możesz mnie trakować, możesz po prostu, nie wiem, no i tak mało tasków zostało. Ja skipuję osobiście. Sorry, ja skipuję. Nie, ja mi się wydaje, że to jest za dużo, ja za dużo Yoshi, za dużo ja Yoshi. Mi się wydaje, że za dużo już tego było. Po prostu no. I ta ostatnia akcja też ze światłami. Kurde. Ja poproszę skipa, może jeszcze jedną osobę se walnę po drodze. No. Dobrze. Zaufałem wam, opłaciło się. Zaha, ty byłeś pierwszy. Zaha, ty byłeś pierwszy, tak? Zaha był pierwszy. Stary, odpalam konsolę, a tam taka dyskoteka. Góra dół, wszystkie. Ale wiecie co? Ale Yoshi już tak dużo rund po prostu gałganił, masakra. Ja myślę, że Yoshi jest tak często impostorem, że on już nie pamięta, jak to jest być kolejnym po prostu. Już mówi... Panowie, dobrego wieczoru życzę, ja już lecę. Papa, Zachuś. Panowie, dajcie minutę. Zaha się ma. Ja miałbym osobę. Dajcie panowie minutę, okej? Będziesz tęsknił? Powiedz, proszę. Ja już nie, bo mi jest impostor. Ajajaj, znowu jesteśmy crewmate'em. Okej. Okay. Cza... Tak, Mandzio jest niewinny.
To jest prosty total task. To przestało być śmieszne. To jest bardzo prosty total task. Ktoś pytał? Uważam, że jest niewinny. To jest pytanie, czy ktoś pyta. Czyli jest wrześniowego, mamy praktycznie, jestem przekonany, że Mandzio jest, naprawdę jest niewinny, po prostu świecie. Dobra, zaraz sobie popatrzymy w kamery, bo kamery są taktyczne. Fajnie się w nie patrzy, dużo rzeczy się dzieje. O Boże, co za gałgan. Ajajaj. Co za ty w ogóle, dobra. No nie było tematu. Nie wierzę w ostatnim sekundzie. Jaki pech. Dobra, już trudno, poczekamy tu. Widziałem, idąc ze wronem od Medbeya, jak mi kliknął raport, według mnie on zginął przy rakiecie, ale widziałem tylko znacznik raport. I tylko tyle. Ja mam chcę jedną rzecz powiedzieć, dosyć istotną. Mogę mówić? Pewnie. To tak, generalnie na początku zrobiłem sobie rakietki, widziałem też, że Mandzio zrobił rakietki, widziałem, że też poleciał mu total taścik, standardowo, potem biegnę sobie w dół, w lewo, tam jakiego elektrycznego, dwa zadanka zrobiłem i potem poszedłem na kamerki. I siedzę sobie na tych kamerkach, patrzę i nagle idzie sobie dziubus i elegancko, jakby nigdy nic, skakuje sobie do tuneliku. Ojej. Aha. No. Jedny dziubus. I idę sobie już zgłosić, nacisnąć przycisk, ale nie zdążyłem, ponieważ Kuba znalazł diabeł. Znaczy na początku zgasły światła, więc nie mogłem kliknąć, a potem został diabeł znaleziony. Dziubus, czy masz coś na obronę? Jak się, tak, jak wydasz swojego kolegę, to cię nie wyrzucimy. Ale nie mam kogo wydawać, bo musiałbym wydać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli dwóch impostorów, to siedem osób. Sześć ze mnie. Gratuluję, Matmy. No ale sorry, ja byłem, robiłem te, jak się nazywają te takie świecące, co tam trzeba ten taki, taką linię zaznaczać. Słupki, czy jakieś inne rzeczy? O, słupek. O, słupek. Najpierw słupek, robiłem chyba z Kubą na środku. Potem się trochę zamotałem tam na dole, bo sprawdzałem mapę i poszedłem na lewą górę. No nic, ja wam mówię, co widziałem. No ja, generalnie... I ja wiem, że on jest zdrajcą. Nie byłeś na tej lewej górze. No tam jest słupek na tej lewej górze. Czyli na środku mapy tak naprawdę, czy w lewej górze? Bo lewa góra, a środek to jest ze środku inny. Poszedłem na lewą górę. Bo w lewej górze są kamery, a nie słupek. No, no tam jest jakiś słupek. Nie, dobrze, nie ma panowie. Ja bym ufał Bladiemu. Bladi nie ja bym tak też ufał Bladiemu. Bladi by nie zrobił czegoś takiego w pierwszej rundzie i jeszcze powiedział, że skoczył tego. No. Tak specific bardzo. No. Na ciebie. Czyli co ostatecznie? Skoro... Na dziubusa. Okej, okay, dobra. Skopał na kamerach, wskoczył do wentów. Ej, weźmy kiedyś, zaplanujmy tak, że weźmy kogoś szybko, zagłosujmy, przekonajmy resztę, albo nawet ich nie przekonajmy, przyjdzie Jawor i Yoshi, zapytają się, na kogo głosują, oni nie stary, głosują. No wyłączyłem się w pewnym momencie, przepraszam. Vote Mandzio. To już piąta giera taka. Vote Mandzio. Dobra, ładnie żeśmy to rozegrali. Jednego już mamy z głowy. Ładnie, co nie szybka gra. Prosta, krótka piłka była. Dzisiaj raczej już chyba Pumelka nie będzie, bo jest późno już trochę. Znowu chyba dzisiaj będziemy lecieć w Amonga, bo się na jak dobrze gra. Ktoś tam był, ale jeszcze ma cooldowna dużego. Tu w ogóle jest bardzo niebezpiecznie, łatwo tu zginąć. Dobra. Elektryczny nagle gaśnie. Idealny czas, żeby kogoś zabić. Pamiętajmy, że jest tylko jeden zabójca. Był gdzieś tu Kuba? Jest tu Kuba, dobra. Jest Jawor. Czy Jawor zabije blaszkę? Nie, nie zabił blaszki, no to git. Dobra, wolałem to sprawdzić, chodźmy na kamery. Mandzio sobie monitoruje. Blaszka chyba robi zadanie.
Mandzio monitoruje dalej. Blaszka mija się z Mandziem, czy dojdzie do jakiegoś mordu? Nie. Blaszka idzie dalej. Kuba, co robi Kuba? Blaszka wjeżdża tu. Kuba wjeżdża tu. Kuba wjechał tam, gdzie jest Mandzio. Ciekawe. Nie wiem, poszedł zbadać, czy przypadkiem nie została za ten mord jakiś zrobiony. Profilaktycznie. Nie, nie został zrobiony. Chociaż... Profilaktycznie? Nie. Profilaktycznie? Sprawdzałem i nie. O dziwo, nie został żaden mord zrobiony. Ale teraz został. Ajajaj, czyli Jawor jest drugim zabójcą. No zabił mnie, no. Pesz, akurat Jawora totalnie, znaczy... Po prostu nie podejrzewałem go, ale pech, źle się ustawiłem. Źle się ustawiłem, akurat nie, no po drodze mnie po prostu ciachnął, tak wiesz, totalnie... Gdzie zostało znalezione ciało? Znalezione ciało zostało, jak się z adminowego wychodzi po lewo. Zaraz wracam. I teraz tak. Co znaczy, że prawdopodobnie Zaha był... ten... Junior był impostorem, skoro Bloody nie żyje. To nie ma związku, korelacji, to nie ma. To nie ma związku. Znaczy, ja nie jeśli ma. Mogę coś dodać... W takim razie jesteśmy prawie pewni, że jest jedyny impostor. Znaczy, jeśli mogę coś dodać, znaczy to tylko są przypuszczenia. Ostatnio przed zgłoszeniem jakieś, nie wiem, 15-20 sekund wcześniej widziałem akurat Mikiego z Bloodym obok. Może to być tylko przypadek, ale przy przycisku. I w sumie Kuba też się tam szwendał, nie? Dobra, panowie, to nie jest Blaszka. To nie jest Blaszka. Blaszka ma zbyt dobre serce. A czemu nie jest Blaszka? Nie wiem. No i wszystko jasne. A co się tak interesujesz, Jawor? A pytam się kulturalnie. Słuchajcie, no to nie, to nie jest Blaszka, to nie jest Kuba i to nie jestem ja. I to nie jest Yoshi. Kto wie, ten wie. To nie jest Yoshi. Dlaczego to nie jest Yoshi? To nie jest Yoshi, bo miał szansę mnie chapnąć w plecy też. Pamiętaj, że jest cooldown. Wiem, ale tak z nim, wiesz co, akurat jak z nim łaziłem, ja biegałem tam przy tym administracyjnym i nie było nigdzie ciała Bloodiego. Podbiegłem na witalce. W takim razie. I wtedy dopiero zobaczyłem, że Bloody nie żyje. W takim ale razie. Miki mi tak. Ale w takim razie, ja z Mikim byłem w tej wysysarce powietrza, kojarzycie, jak się przechodzi tam na prawo. I też w teorii no miały jakieś 20 sekund, żeby mnie zabić, nie zrobił tego, a nikogo absolutnie nie było. Oczywiście mógł mieć cooldown, no ale idąc tą drogą, to Yoshi mógł mieć cooldown, no nie? Więc... ale zakładamy, że te dwie osoby nam odstają, no to zostaje nam tylko Jawor. Którego nikt nie kryje. No, nikt nie widział. Nikt nie widział. No ja byłem na dole po prawej, robiłem taski. Kiedy? Znaczy kiedy? Na samym początku pobiegłem na dół, na prawo robić taski, potem jak był alarm... W tej rundzie. Którędy wybiegłeś? Górą. No. Kuba, górą wybiegłem. Kuba, jak był alarm, to byłem z Mandziem. Nie, Jawor, ja ciebie nigdzie nie widziałem. Jawor, no, biegłem górą. Skanowaliśmy razem po lewej stronie, rękę przykładałem do tego. A, wtedy. Do tego wtedy alarmu. Ale to była góra takie... po prawej stronie, no to trochę się nie zgadza. Jeżeli i mijałem Evrona, bo byłem przy rakiecie, robiłem rakietę, bo szedłem na dół, robiłem taski na dole, potem robiłem rakietę, nagle był ten sygnał, minąłem Evrona, Evron poszedł na prawo, ja poszedłem na lewo i na lewo ty przybiegłeś, Mandziu. Ale potem szedłem na dół robić antenkę. To jest trochę prawda, że Jawor tak do mnie dobiegł, że on już był na tej górze. On już był a na Mandzia, tej górze. A Mandzia, jaką ty masz wymówkę, przepraszam? No ja biegłem ja do tego. Ja siedziałem na większość rundy na witalsach. Siedziałem na witalsach, nikt nie machnął mnie w plecy, to poszedłem robić. Ryzykujemy Jawora czy skipujemy? Ja skipuję. Nie myślę, że to jest Jawor. Okej. Okay. Podejrzany jest Jawor, Yoshi i Miki. Rzeczywiście go widziałem w lewym górnym, zapomniałem o tym. Ale w prawym górnym widziałem Kubę tylko. Okej. Okay. A było blisko, co nie? Było blisko. Dobra, jak tam taski? Dobra, zróbmy wszystkie taski, bo ogólnie zostało nam stosunkowo tych tasków niewiele. Co nie? Zostało nam tasków stosunkowo niewiele.
Dobra, i ostatnie zadanie. Statek kosmiczny jest tutaj, bo pamiętam akurat, jest statek kosmiczny. Dobra, mamy wszystkie zadania. Teraz możemy sobie jechać za naszym kochanym Jaworkiem. Tylko gdzie on jest? Musimy go na początku znaleźć. O, jest Jawor. Jest Jawor, nie wiem czy zdążę cokolwiek zrobić, bo... No już jest koniec praktycznie, co nie? Przesądzona sprawa. Zostało z tych tasków milion, znaczy nic, już tyle tasków jest do zrobienia co nic. No i co tu dużo gadać. Jawor wyłączył to. No i nic nie zrobił. Jeden task został. Nie przeze mnie. Everon chyba robi ostatnie zadanie. Tak to wygląda. Jawor już nie wie co zrobić. Już myśli sobie, o kurde, ale przypał. Zaraz będzie koniec. No, Jawor już panikuje. Zobaczcie, że on już nie wie co robić. Co nie? On już biega. Ludzie biegają już obok siebie. Już nie wiedzą co robić. O, i koniec. GG, kto to był? Jawor? Byłem ja i Jawor, tak. Jawor, no, Jawor. Junior, jak ty to robisz? Mandzio, ale dlaczego DC, szósty albo siódmy raz jesteś już. No nie wiem czemu cały czas mi postał radę. Taski, Jawor, dobra, taski. Przepraszam panowie, a, dziękuję. A, bo wy taski żeście zrobili, dobra. Ta, no. Ja przepraszam, nie miałem panowie. Co zrobić, bo wybiegaliście razem. No bo ja skończyłem zadania. I ja też skończyłem. Zrobili zadania. Aha. Wszyscy zrobili zadania już. Panowie, dziękuję wam serdecznie za rozgrywkę wspaniałą. Miłego wieczorku, hej. Trzymaj się. Siema.